Co dla was ma służyć na wieki? Takie boisko jest jedyne w gminie Biała Podlaska. Tylko brakowiska. Poproszę o przyjęcie stęgi. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w Rakowiskach. Zapraszamy wszystkie dzieci, będziemy wydawać nagrody. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dzisiaj wszyscy zostają nagradzeni. Inicjatywa to powstała członków Stowarzyszenia Rozwoju Rakowisk, że budujemy boisko. Pierwsze wybudowaliśmy całą infrastrukturę, tak jak widać z tyłu, scena, zaplecze w postaci kostki przed sceną na tańce, altany. No i następnie zaczęły nam pieniądze wpływać z 1% na konto Stowarzyszenia Rozwoju Rakowisk. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję, budujemy pierwszego orlika w gminie Biała Podlaska. No i w jednym roku zrobiliśmy podbudowę, w drugim roku ceny poszły do góry, ale dzięki przychylności władz gminy dołożyli nam troszkę grosza i powstał taki obiekt, jaki widzimy, za kwotę około 200 tysięcy złotych. Większość to są środki Stowarzyszenia Rozwoju Rakowisk. W początku troszeczkę to było może za delikatne, każdy się uczy na błędach, a w tej chwili mamy to już wzmocnione, także myślę, że każdy będzie mógł sobie pograć, a przychodzą, cieszy mnie to, że przychodzą rodzice z dziećmi, razem grają. I to jest chwała. Wysokość tego płotu 2 metry, tak? 4 metry wysokości, tak. To gwarantuje, że piłka nie, będzie do sąsiadów, nigdzie do ogrodów padała i no jest wygodne, funkcjonalne. Boisko ma nawierzchnię tartanową, gdzie nie grozi tutaj żadną kontuzją. Po prostu jest miękka gąbka. Dla pana radnego to jest spełnienie marzeń, nie? No jest spełnienie marzeń, ten plac, no jest 23 lata pracy tutaj i myślę jeszcze, zanim odejdę, jeszcze zostało 2 lata kadencji, to jeszcze chcę zrobić coś takiego, no dzisiaj mogę zdradzić, że na przyszły rok, jak dobrze pójdzie, to zrobimy pierwszą fontannę w gminie Biała Podlaska. Upały idą, tak jak widzimy dzisiaj 33 stopnie. No i myślę, że przez zimę zrobimy jakiś projekt, przełącze wodne i na wiosnę. Jak napatrzę się, co się dzieje w innych miastach, jak te dzieciaczki fajnie się bawią. A taka fontanna to myślę, że będzie strzał w dziesiątkę na te upały. A dzisiaj oprócz rozgrywek typowo sportowych będą to także atrakcje dla dzieci i tak, dla dorosłych. Tak, są atrakcje, tak jak widać z tyłu za nami. Są 2 zjeżdżalnie dla mniejszych i dla większych dzieci. Wszystkie dzieci zapraszamy dzisiaj na kiełbaskę darmową z grilla. Tam koleżanki i koledzy szykują. Ponadto mają do dyspozycji watę cukrową, popcorn, straganik, lody z lodożercy przyjechały z Białej. Także jest pełny wypas. Ponadto kultura prowadzi różne gry, zabawy, za co każdy zostanie dzisiaj nagrodzony z naszych maluszków. To jest tak zwany dzisiaj spóźniony dzień dziecka dla naszych maluchów. I przy okazji otwarcie dziecka. A turniej w tej chwili odbywa się, już się rozpoczął, o Puchar Wójta Gminy. Także kupiliśmy dla wszystkich drużyn koszulki z logo gminy naszym, które posłużą już na lata, a mogą wykorzystać, jeżeli ktoś zechce pożyczyć z gminy, z innych miejscowości. Także nie ma sprawy. One zostają już u nas na stanie gminy. Tylko będą w Rakowiskach. A zawody prowadzi doświadczony Zawody prowadzi doświadczony sędzia, komendant gminy Straży Pożarnej, Marek Maleńczuk.